Dzisiaj zapraszam Was na vloga, który wbrew pozorom nie jest o szyciu. Kurczę! Ale o przełamywaniu swoich barier. Jacek wjeżdża mi na ambicje, że moje spodnie są za długie. I o ile jak podwinę, to mi to aż tak nie przeszkadza. A tak naprawdę to kupiłam je z myślą o tym, że je skrócę. I czekały na to kilka miesięcy. Ale z drugiej strony mam przecież maszynę do szycia, więc mogę się za to zabrać. No i dobra, zabieram się. Maszynę do szycia kupiłam po tym, jak wpadłam na pomysł, że fajnie byłoby nauczyć się szyć. Z jednej strony miałam na to mało czasu, bo bardzo skupiliśmy się w tym czasie na remoncie. Z drugiej strony zwyczajnie bałam się, że nie uda mi się, że zepsuję ubrania, które próbuję tak naprawdę naprawić. I ten strach przed byciem niedoskonałym blokuje mnie przed robieniem wielu rzeczy w życiu. Mimo to spróbuję dzisiaj skrócić spodnie i pokażę Wam ten proces, chociaż nie wszystko pójdzie idealnie. Ostatnio usłyszałam słowa skończone jest lepsze niż perfekcyjne i chyba muszę zacząć tę myśl wdrażać w życie. Mam też nadzieję, że ten film w jakiś sposób zainspiruje Was do przełamywania własnych barier. Naprawdę trzymam za Was kciuki. Już raz skracałam spodnie, ale niewiele pamiętam z tego procesu i strasznie mnie to stresuje. No co on za mina, no? Teraz próbujesz pokazać. No powiedz, co sądzisz, jak wyszło? Nie wyszło idealnie, ale chyba o to chodziło, no. I teraz jedyne, co muszę zrobić, to zabezpieczyć ten brzeg, czyli odciąć ten fragment i zabezpieczyć dalszą część materiału, żeby mi się nie pruła, bo widzicie, ten jeans się trochę strzępi. I zrobić jeszcze jeden szef po tej stronie, który będzie tak jakby wygładzał całość tutaj. Chyba o to chodzi. Dlaczego robię to w tym momencie ręcznie? Dlatego, że jestem na szwie, czyli mam bardzo dużo warstw materiału w jednym miejscu i nie chciałabym, żeby igła mi puściła. Sprostowując, mam na myśli to, że nie chcę, żeby igła się złamała. Wiem, widzę, że maszyna ma problem z przemieszczaniem tego materiału dalej i z szyciem go tak w sposób mechaniczny,
więc po prostu ręcznie, łatwo i jakby szef po szwie jestem w stanie to zrobić w bezpieczny sposób. O nie, zbudowały mi się nitki na koniec. I ostatni etap, czyli zabezpieczenie tych dwóch brzegów ściekiem tak zwanym overlockowym. Ale najpierw przymiarka. Tak wygląda zabezpieczony brzeg. Użyłam czarnej nitki, bo ta jasna po prostu mi się zaczęła kończyć i stwierdziłam, że tego i tak nie widać, więc jak najbardziej może być to czarne. No i mam skrócone spodnie. No, skoro skończyłam, to przy okazji pójdę za ciosem i zrobię jeszcze jedne, które też czekają na skrócenie już jakiś czas. Po skróceniu pierwszych nabrałam trochę pewności siebie i chciałam to wykorzystać, bo w tym wszystkim najciężej jest zacząć, a potem jakoś już leci. Tutaj było już trochę trudniej. Spodnie mają więcej szwów i dodatkowo materiał jest bardziej elastyczny, ale przynajmniej mniej więcej już wiedziałam, co robić. Kurczę! No, złamałam igłę. To znaczy, nie do końca złamałam. No niestety. Igła do wywalenia. No i oczywiście stało się to gdzie? Na szwie. Bo co? Bo pomyślałam, a sprawdzę, czy pójdzie, pomimo tego, że mam tych kilka warstw. No ręcznie dałabym radę to przeszyć. A tutaj chciałam za szybko. Całe szczęście w zestawie z maszyną były igły i mam jeszcze dwie. Tylko, że wcześniejsza wymiana igły, bo to druga, którą złamałam, była zaraz po kupieniu tak naprawdę maszyny. No i chwilę mi na pewno zajmie przypomnienie sobie, jak te igły się wymieniało. Chyba sobie przypomniałam po prostu, że ją się wykręcało. I wydaje mi się, że miało znaczenie, którą stroną ta igła wchodzi. Więc chyba jednak zajrzę do instrukcji dla pewności. Skończyłam. Okazuje się, że najtrudniejszy był ten pierwszy krok i ten strach taki, wiecie, że to nie wyjdzie, że się nie uda, że zepsuję spodnie, a przecież kupiłam je dopiero i w sumie nic się nie stanie, jak podwinę. No przecież da się je nosić. Ale no jak już zrobiłam te jedne i drugie, no to zdecydowanie wygląda to lepiej i no też lepiej spełnia swoją funkcję, nie darza mi się nic nie muszę podwijać. No i pokazałam sobie po raz kolejny, że jestem w stanie to zrobić. I też największym problemem było to, że tak dużo czasu minęło, odkąd po raz pierwszy skracałam spodnie i skracałam je wtedy pod okiem mamy Jacka, która potrafi szyć i kierowała każdym moim ruchem. A tutaj no już nie było jej przy mnie, żeby pokierować mnie
i żeby mi powiedzieć, co mam robić. Musiałam troszeczkę improwizować, trochę posiłkować się Jackiem, trochę posiłkować się internetem, ale sumarycznie dałam radę. Skróciłam dwie pary spodni. No i nie jest idealnie, ale jak na moje potrzeby jest wystarczająco. Nie wiem, czemu tak ciężko mi się zabierać za rzeczy.